Rozmawiamy po spotkaniu z Hutnikiem Kraków. Z nami jest Hubert Sadowski. Przegrywamy to spotkanie i chciałbym Cię zapytać, jakie czynniki wpłynęły na tą dzisiejszą porażkę, bo wydaje mi się, że przynajmniej samą kulturą gry przewyższaliśmy dzisiaj rywali. Mam też takie samo zdanie, natomiast przegraliśmy tym, że straciliśmy bramkę przypadkową, tak? Piłka odbita, my się na nodze nie wybiliśmy, przemiany zawodnik Hutnika uderza, rykoszet 1-0, tak? Hutnik miał też swoje inne okazje, niegroźne, ale ta jedna przypadkowo zadecydowała o tym, że ten mecz przegraliśmy. Ale wydaje mi się, że tą kulturą gry byliśmy lepszym zespołem. A jak uważasz, z czego wynika ten nasz, uważam, mały problem z kreowaniem sytuacji? Ponieważ kolejne, drugie już z rzędu spotkanie, mamy jednak spore problemy z tworzeniem bramkowych, stuprocentowych sytuacji pod bramką rywala. No dzisiaj boisko nie pomagało na pewno, tak? Ta stojąca woda utrudniała nam grę, ale obydwie drużyny miały takie same warunki, więc nie możemy się temu usprawiedliwiać. A z czego to wynika? No ciężko mi powiedzieć, tak? No staramy się, walczymy, próbujemy te akcje kreować. Czegoś brakuje, tak? Musimy sobie to wszystko przeanalizować i wyciągniemy z tego wnioski, żeby na najbliższy mecz tych akcji było zdecydowanie dużo więcej. Wydaje mi się, że wyszliśmy na to dzisiejsze spotkanie bardzo skoncentrowani w defensywie, zdyscyplinowani. Czy można to uznać za jakiś pozytyw, być może jedyny, tego dzisiejszego spotkania? Gdybyśmy zagrali na zero z tyłu, to na pewno byłby to pozytyw, tak? Bo jak nie tracimy z tyłu, to zawsze coś może wpaść, tak? No, traciliśmy tą jedną bramkę, nie chcieliśmy żadnej, więc przegraliśmy mecz, tak? Chodnik może nie ma zbyt dużo sytuacji, ale tym jedną wykorzystał i wygrał mecz, tak? My mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy, więc to oni mogą być bardzo zadowoleni z tej gry defensywnej, bo to oni mają zero z tyłu. Mamy jedną po swojej stronie, więc potem my przegraliśmy 1-0. Na pewno przegrywamy trzeci mecz z rzędu, wpadliśmy w delikatny dołek. Jak myślisz, wynika to wszystko z tego, że jednak tych spotkań w ostatnim czasie gramy bardzo dużo, bodajże to było 5 meczów na przestrzeni 14 dni? No to na pewno ma wpływ, tak? Teraz mamy dwa dni wolnego, odpoczniemy na pewno wszyscy, to jest nam potrzebne. Od wtorku rozpoczynamy pracę nad kolejnym meczem i myślę, że ta świeżość przyjdzie i następny mecz będzie zdecydowanie lepszy. Dobrze, jeszcze chciałem tak na koniec zapytać właśnie o spotkanie z GKS-em Katowice. Jakie nastroje panują w szatni przed tym spotkaniem? Czy jest raczej spokój, motywacja, czy jednak pojawia się swego rodzaju nerwowość związana z obecną sytuacją z Kry? Znaczy na pewno mamy sobie problemy, oni też mają sobie problemy, są teraz na kwarantannie, tak? Nie grają, więc też nie wiadomo w jakiej będą formie. Więc my, nie wiem, czy jesteśmy w lepszej sytuacji, bo gramy, na pewno to nam pomoże, ale każdy mecz jest inny, tak? Oni też mają, niektórzy pewnie dobrze się czują, więc też nie jest tak, że leżymy w łóżkach, tak? Trenują też indywidualnie, więc to kwestia tego, jak podejdziemy do tego meczu, tak? Jesteśmy w dołku, ostatnie trzy mecze przegraliśmy, tak? Trzy. Więc na pewno będziemy chcieli wygrać następny mecz, więc idziemy do Katowic na pewno z podniesioną głową. Będziemy mieli lekkie problemy kadrowe, bo wypada nam i Piotr Nocon, i Kamil Wojtyra, więc te osoby nie będą, ale mamy dobrych zawodników, którzy siedzą na ławce i w tym meczu będą mieli swoje szanse i mam nadzieję, że tę szansę wykorzystają i pomogą nam w tym, żebyśmy wywieźli punkty z Katowic. Wierzę w to bardzo mocno. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia za tydzień. Dziękuję bardzo.